Dzień dobry. Miło mi Państwa przywitać na kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Tygodnia Standardów Ochrony Dzieci. Jest to takie pierwsze wydarzenie organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z UNHCR-em, Agencją ONZ do Spraw Uchodźców. Obie organizacje są bardzo zaangażowane w zmiany. A mówiąc o zmianach, mam oczywiście na myśli ustawę o ochronie małoletnich, która została uchwalona 28 lipca w zeszłym roku i weszła w życie w lutym, więc do sierpnia, do 15 sierpnia mamy czas i ten moment będzie tym dzwonkiem i terminem zero, kiedy zacznie już obowiązywać. Dzisiejsza debata jest siódmym spotkaniem w ramach tygodnia. Z nami trzy debaty i trzy webinary. A dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone takiej praktycznej stronie standardów. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak wdrażać te standardy. Co zrobić, żeby ten stworzony dokument nie był jedynie taką treścią, która trafi gdzieś do segregatora, czy nawet zostanie opublikowana na stronie placówki, ale żeby rzeczywiście działał i sprawiał, że bezpieczeństwo i dobrostan dzieci będzie się poprawiać. Dlatego dzisiaj w naszym studiu witamy gościnie i gościa. Alina Czyżewska, dzień dobry Alino. Dzień dobry. Ekspertka oświatowa, aktywnie zaangażowana w walkę o prawa człowieka w szkole, także w instytucjach kultury. Współpracowała z siecią Watchdog Polska, reaguje i nagłaśnia przypadki traktowania bezprawnego osób uczniowskich w szkole. Agata Sytomska, dzień dobry Agato. Dzień dobry. Kulturoznawczyni, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, związana wcześniej z instytucjami kultury, gdzie odpowiadała za rozwój programów edukacji filmowej, a obecnie pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie koordynuje program Standardy Ochrony Dzieci, również prowadzi szkolenia i konsultuje polityki ochrony dzieci. Nasz kolejny gość, Adrian Drceń, pedagog, trener umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dzień dobry, Adrianie. Dzień dobry, witajcie. Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, również współautor innowacyjnej metodyki profilaktycznej Kraina Świetlików. W dzisiejszym spotkaniu pan Adrian będzie reprezentował Stowarzyszenie Moc Wsparcia, które prowadzi prężnie działające Centrum Pomocy Dzieciom w Sosnowcu. I gościnni nasza Anna Ziółkowska. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, cześć. Socjolożka organizacji, trenerka, konsultantka w zakresie zarządzania zmianą kulturową w organizacjach. Również udziela w tym zakresie wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jesteśmy wdzięczni. Z przyjemnością, skądinąd. Także miło mi jeszcze raz Państwa powitać. Ja się nazywam Berenika Dąbrowska-Siuchno, pracuję od 5 lat w Fundacji. Jestem związana z działem badawczym, a dzisiaj będę miała przyjemność zamoderować rozmowę. I w tym miejscu chciałabym również powiedzieć, zaprosić Państwa do takiej aktywnego uczestnictwa w naszym spotkaniu. Macie możliwość Państwo zadawać pytania na czacie. Ten czat będzie obsługiwany również przez osobę z naszej fundacji, Katarzynę, która będzie udzielać odpowiedzi na takie pytania na bieżąco, ale również będziemy, zostawiamy sobie kwadrans na takie pytania szersze, które omówimy już wspólnie pod koniec naszego spotkania. Także myślę, że możemy tutaj zacząć w tym momencie. Chciałabym zacząć od takiego pytania, może bardziej z metapoziomu. Jak sprawić, czy właściwie czy wdrażanie standardów i wprowadzanie ich w organizacji zawsze oznacza rewolucję? To zacznie.
Ja mogę zacząć, bo ja się nad tym zastanawiałam jako osoba, która się zajmuje właśnie zmianami kulturowymi w organizacjach. I myślałam sobie o tym, że oczywiście wprowadzenie samych standardów w takim znaczeniu, że stworzymy dokument, to nie jest rewolucja, prawda? Po prostu ktoś usiądzie, prawdopodobnie skopiuje albo jeszcze zatrudni kogoś do tego, żeby to zrobił za nas, prawda? I po prostu to powiesi gdzieś i poinformuje nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez wysłanie tego mailem albo w jakiejkolwiek innej formie. Natomiast samo wdrożenie realnie tych standardów, tak żeby one żyły swoim życiem, to na pewno jest rewolucja, bo jest to taka zmiana w moim przekonaniu, to jest to zmiana kulturowa na taką, w której naprawdę dziecko i jego bezpieczeństwo, nie tylko fizyczne, ale też po prostu jego dobrostan psychiczny stawiamy w centrum. I to dla wielu ludzi pracujących w instytucjach, w takich organizacjach, w których przebywają dzieci, to jest zmiana, która często uderza w ich światopogląd po prostu, czy sposób widzenia świata. I ta zmiana na pewno napotka na opór, to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości, jak każda zmiana. I tak myślę sobie, że musimy być na to przygotowani, żeby ten opór, u których on jest, po prostu nauczyć się zmniejszać, a z kolei zwiększać zaangażowanie tych, u których, którzy mogą być naszymi agentami zmiany, czy jakimś rodzajem wsparcia w tej sytuacji gdzieś. Natomiast obawiam się, że rzeczywiście to, co rozumiemy jako krzywdzenie dzieci, to jest tak różne w różnych miejscach, w których nasze dzieci przebywają, że zwiększenie samej świadomości to będzie prawdziwa rewolucja, jeśli uda się wprowadzić, a na pewno też będzie zajmie nam czas w ogóle i na pewno się spotkamy z oporem, więc tu nie mam wątpliwości żadnych. Ja się tutaj też podpiszę pod tym, co Ania nam powiedziała. Myślę sobie, że standardy po raz pierwszy tak naprawdę stawiają w centrum zainteresowania organizacji dziecko. I musimy odwrócić do góry nogami myślenie w większości organizacji, gdzie jednak do tej pory kierowaliśmy się tym, jak nam się wydaje, że powinno być nam dorosłym. A teraz musimy zapytać o to dzieci i spojrzeć na nasze funkcjonowanie oczami dzieci, z ich perspektywy, tak żeby faktycznie odpowiedzieć na ich potrzeby dotyczące ich poczucia bezpieczeństwa w miejscach, w których przebywają, bo to będą i szkoły, i będą to kluby sportowe, i domy kultury, i masa innych miejsc, w których toczy się ich życie. Jestem przekonana, że dla części organizacji to jest jakiś pozytywny impuls do tego, żeby pewne rzeczy, ten sposób, w jaki te organizacje funkcjonowały, może trochę spisać i potwierdzić sobie, dać taki glejt, że tak, to tak działaliśmy i tak chcemy działać, ale teraz pokazujemy to też na zewnątrz i mówimy wyraźnie, że to jest sposób, w jaki chcemy działać. Natomiast myślę, że w przypadku bardzo dużej grupy instytucji i organizacji, no to będzie rewolucja. No i teraz pytanie, czy ta rewolucja nas porwie i popłyniemy na tej fali zmiany, czy jednak będziemy stawiać opór, argumentując to milionem różnych argumentów, ale właśnie, co z tym zrobimy i jak sobie z tym poradzimy. To może ja powiem z takiego punktu braku nadziei. Bardzo takiego, znaczy, ale to jest oczywiście mój punkt widzenia spowodowany tym, czym ja się zajmuję. Ja się zajmuję nadużyciami władzy i prawa w szkołach. I dla mnie, znaczy ja bym chciała i chciałabym mieć tę nadzieję, że to może zrewolucjonizować w ogóle podejście do dzieci w systemie oświaty, który jest ogromnym systemem, w którym masa dzieci uczestniczy, chcąc, nie chcąc. Tymczasem w tej sytuacji, myślę, powinniśmy stanąć twarzą w twarz z tym, co się w szkole rzeczywiście dzieje. A szkoła jest miejscem, i proszę mnie wybaczyć, będę mówiła z poziomu mojego doświadczenia. Szkoła jako system funkcjonujący u nas w Polsce jest przestrzenią systemowej, niewidzialnej przemocy. O tym, że ta przemoc, że szkoła jest miejscem krzywdzenia dzieci, podpieram chociażby takim przykładem, że każda szkoła ma statut. Różne organizacje pozarządowe sprawdzają te statuty pod kątem naruszeń prawa. We wszystkich
tych takich monitoringach organizacji pozarządowych, w tej próbce, którą oni się zajmują, czyli na przykład wszystkie szkoły w Dąbrowie Górniczej, wszystkie szkoły ponadpodstawowe w Poznaniu, wszystkie te szkoły zawierały naruszenia prawa w statucie, które to naruszenia naruszały konwencję o prawach dziecka, konstytucję, godność dziecka. I te naruszenia, one są bardzo niewidoczne też z tego powodu, że my dorośli wychowaliśmy się też w tym samym systemie, w którym nadużywanie prawa, nadużywanie władzy wobec nas było normą. I teraz my, będąc dorosłymi, mając na przykład dzieci, mówimy pokorne ciele, dwie matki z się, pozwalając, żeby to krzywdzenie dzieci systemowe, ono cały czas trwało. A nauczyciele również są absolwentami tego samego systemu, w którym oni doświadczali jako dzieci tego, że nauczyciel ma władzę nad człowiekiem i replikuje to, w czym sam uczestniczył, uczestniczyła. I tutaj tak dla poglądu też mogę zacytować parę zapytań z grup uczniowskich. I no dobrze, najpierw przeczytam, a potem jeszcze tylko jedno zdanie takiego komentarza, więc młodzież, o co młodzież pyta? Na przykład, czy nauczyciel WF-u może osobie niećwiczącej kazać stać całą lekcję bez możliwości patrzenia się na osoby wykonujące ćwiczenia? Czy nauczyciel ma prawo odmówić uczennicy wyjścia do toalety, kiedy dziewczyna dostała okres i najzwyczajniej w świecie krwawi w spodnie? Nauczyciel argumentuje to tym, że nie poinformowała go o tym przed lekcją. Inne zapytania to na przykład, czy zabranie ucznia z lekcji na dwie normalne godziny do gabinetu dyrektorki, gdzie kazano mu stać, brak możliwości, żeby wyjść do toalety czy usiąść, można podciągnąć pod karę fizyczną i powiadomić kuratorium. Dodatkowo dyrektorka powiedziała, że jeśli będą z uczniem dalsze problemy, to znowu będzie stał tylko na baczność i do czasu, aż ona nie skończy pracy. Inne zapytanie. Czy można gdzieś zgłosić cokolwiek zrobić z faktem, że wychowawczyni zaczęła przy całej klasie pod moją nieobecność opowiadać o moich problemach, między innymi tych z samookaleczaniem? To jest tylko próbka pytań, które trafiają na grupy, trafiają również do mnie. I od razu, ja wiem, że tego typu rzeczy od razu też powodują jakby taki sprzeciw, nie akceptujemy, jak to na pewno nie w naszej szkole. Natomiast z innej mojej działki, z działki, którą się zajmuję również szkołami teatralnymi, to jest, kiedy ujawniałam przemoc w szkołach teatralnych, wykładowcy mówili, nie, w naszej szkole to nie występuje. To jest akurat małe środowisko, jest 4 czy 5 szkół aktorskich. Kiedy ja mówiłam, to się dzieje w twojej szkole i robi to, zgłoszono mi, że takie i takie osoby to robią. Ci fajni nauczyciele, ci fajni wykładowcy nie zdają sobie sprawy, ponieważ mierzą swoją miarą. Nie zdają sobie sprawy z tego, co robi kolega ich wykładowca na swoich zajęciach. To samo zjawisko dzieje się również w szkole. Nauczyciele, mierząc swoją miarą, mogą nawet nie być świadomi, co się dzieje na WF-ie, co się dzieje u pana od fizyki, jakiego typu teksty lecą do młodzieży. I jest szansa na to, żeby te standardy wprowadziły zmianę, tylko że musimy naprawdę stanąć przed lustrem i zobaczyć, zmierzyć skalę krzywdzenia dzieci w szkołach. Wtedy te standardy, które będą w odpowiedzi na zdiagnozowane sytuacje krzywdzenia, one będą miały sens. Inaczej będą tak zwanymi pułkownikami, czyli dokumentami leżącymi na półkach. Czyli tylko jedno zdanie, tak sobie myślę, może nie jedno, a dwa na pewno, jak siebie znam, ale tak myślę sobie, Alina, że o tym, co powiedziałaś, to jest tak kluczowe w sytuacji zmiany, to znaczy jest mnóstwo lęków przy każdej zmianie. Ludzie są wypełnieni lękami, każdy na różnym poziomie. I teraz jak sobie myślę o rodzicach, to oni są wypełnieni lękiem, bo nie chcą myśleć o tym, że w szkole, ich szkole, ich dziecko może nie być bezpieczne, czy na zajęciach sportowych, że to akurat u mnie mogą się takie sytuacje dziać. Więc ja mówię sobie, to nas nie dotyczy, to jest zupełnie inna kwestia. Nie chcę się zaangażować, bo ten lęk,
lęk po prostu gdzieś we mnie. Jest trudne do... W ogóle nie chcę sobie nawet tego wyobrażać, tak? Czyli jako nauczyciele nie chcemy myśleć, że mój kolega czy koleżanka to robią na przykład, bo to też wystawia na szwank nasze relacje, prawda? To, że ja muszę się skonfrontować z tym, że mam obok siebie kogoś, co więcej, muszę się skonfrontować z tym, że ja nie widziałam tego do tej pory, prawda? Nie zareagowałam, nic z tym nie zrobiłam. Muszę się skonfrontować z wizją samej siebie, tak? Albo nie chcemy myśleć, że nawet my robiliśmy coś, co teraz w tych standardach jest określone jako krzywdzenie dzieci. Bo właśnie byliśmy tak wychowani i nie myśleliśmy, że krzyknięcie na dziecko, notoryczne na przykład, jest tym zachowaniem, które się podpada pod tą kategorię na przykład, tak? I teraz muszę zrobić wysiłek zmierzający do tego, żeby siebie zmienić, prawda? Zobaczyć siebie w tym świetle. Z kolei, nie wiem, boimy się na przykład jako nauczyciele zareagować na przemoc rówieśniczą, bo zmusi nas to do konfrontacji z rodzicami. Na przykład z rodzicem tego dziecka, które tą przemoc zastosowało, tak? I znowu ci rodzice są konfrontowani z nauczycielami, nauczyciele z rodzicami nieustająco, więc to jest kolejna obawa, tak? Gdzieś. Albo boimy się zareagować jako nauczyciele, bo się okaże, że przesadziliśmy, że to nie była prawda, tak? Więc tych lęków i że ktoś powie nam, że właśnie jesteśmy tam nauczyciel, który oskarża rodziców o przemoc domową na przykład, tak? Więc myślę sobie, że tych lęków jest bardzo dużo. I chyba ta zmiana się nie wydarzy, jeśli my nie zauważymy tych lęków i w pewien sposób na nie nie odpowiemy jakoś, nie? I tą siłą jest na pewno edukacja jakaś i rozmawianie z tymi ludźmi i rozładowywanie tych lęków gdzieś, prawda? Rozmawianie o tym, że dajemy narzędzia de facto, prawda, nauczycielom do tego, żeby właśnie zareagowali bez takich konsekwencji, które mieliby później. Bo jedną z tych konsekwencji może być tak, że moje środowisko nauczycielskie na przykład wykluczy mnie, albo mój przełożony będzie mnie wykluczał w tej sytuacji, jeśli zareaguje na przykład, tak? Więc jakby jest pytanie, czy to nie jest korzyść i szansa dla tych nauczycieli, którzy jednak są gotowi, czy nauczycieli, czy rodziców, tak, czy innych opiekunów, którzy są gotowi jakoś zobaczyć to, jakoś są gotowi, a tych, którzy nie są gotowi, no musimy wesprzeć jednak, bo oni są wypełnieni lękami, a lęk to jest najgorszy grunt do tego, żeby ta przemoc się po prostu dalej toczyła gdzieś. Więc fajnie, że o tym mówisz, bo mi się wydaje, że Alina, że to jest tak, że fajnie, żeby każdy z nas się zastanowił sam, nie? Czy jest świadkiem może, czy mógłby być świadkiem, a nie chce tego widzieć, tak? Czy nie interesuje się, bo nie chce się tym interesować jako rodzic w szkole. Więc to jest jedna z tych rzeczy, która jest bardzo ważna przy zmianie. Rynie? Ja myślę, że tak, że to jest, podłączając się do tego, co mówicie, że to, co nastąpiło w prawodawstwie, ta zmiana, to jest rewolucja. Z metapoziomu dla mnie stuprocentowo zmieniliśmy optykę całkowicie i w całym społeczeństwie umówiliśmy się na to, że prawa dziecka mają być respektowane, szanowane, traktujemy dziecko podmiotowo i chronimy je przed sytuacjami, które są krzywdzące. Ja myślę, że ta zmiana, i też jak to Ania mówisz, zmiana zawiera w sobie szansę i pewne zagrożenie i ona jest lękowa, bo to są takie drzwi, które otwieramy i do końca nie wiadomo, co za nimi stoi. Też trzeba jasno powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja jest taka, że troszkę nam brakuje pewnych ram do tego, żeby poczuć się pewnie. Mam na myśli różnego rodzaju rozporządzenia, które powinny się za chwilę pojawić i na które czekamy. To pewnie by troszkę ułatwiło w tej sytuacji. Niemniej jednak to też jest tak, że generuje to pewien lęk, ale może być też odpowiedzią na to, co było wcześniejszym lękiem i co my widzieliśmy w statystykach, co wskazywało jasno na to, że współczynnik reakcji na sytuację krzywdzenia dzieci jest bardzo niski. Społecznie, w każdej grupie zawodowej. Tutaj badania były bardzo jasne i grono nauczycielskie, ale też obszar pomocy społecznej, ochrony zdrowia, w ogóle niemierzony też obszar rekreacji i sportu. I z drugiej strony liczba potem niebieskich kart albo takich skazań, gdzie w sprawach karnych były kwestie związane z działaniem na szkodę dziecka, wskazywały, że jest dużo tych dzieci statystycznie, a mało zgłoszeń, w związku z czym no, musimy coś społecznie zrobić, żeby tą wrażliwość zwiększyć. Zresztą ustawodawca już to próbował robić wcześniej, to jest takie już dopięcie tego wszystkiego. Wcześniej monitoring losów dziecka, który był wprowadzany, wcześniej nowelizacja kodeksu karnego i obowiązek wszystkich, żeby zgłaszali sytuacje podejrzenia wykorzystania seksualnego, nawet jeżeli nie pracują zawodowo z dziećmi. I teraz myślę, to jest duża zmiana, która w optyce ma chronić dziecko przed tym, co my z kolei z drugiej strony takiej praktyki pracy z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem widzimy, że jest najczęstszą przyczyną tego. Trochę to są też działania profilaktyczne i one są uprzedzające.
Bo wiem, że bardzo mocno dyskutowane są pewne kwestie związane teraz z relacją personel, a dziecko, co wolno, czego nie wolno. No też to wynika z tego, że znacząca część, prawie 80, ponad 80%, tak badania wskazują, europejskie i w ogóle światowe, sytuacji, kiedy dziecko jest skrzywdzone, to jest sytuacja, w której dziecko zna osobę tą krzywdzącą, to jest osoba z jego najbliższego otoczenia. Że praktyka wskazuje, żeby tych sytuacji unikać, że to jest profilaktyczne działanie. A z drugiej strony myślę sobie, że żeby nie myśleć o standardach jako dokumencie, tylko praktycznym przewodniku tego, co my zrobimy w sytuacji, w której ja mam pewne podejrzenie, pojawia mi się wątpliwość, to mnie napawa lękiem i sięgam do czegoś, co opisuje w pewien sposób praktyczne pewne kroki, co jak zrobić. W związku z tym też konstruowanie tych dokumentów jest bardzo ważne, bo ich ewentualne kupowanie albo powielanie w taki sposób, że po prostu mamy i spełniamy warunek, no to jest formalnie pewnie jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że w sytuacji, w której takie ujawnienie się zdarzy u nas w instytucji albo pojawią się podejrzenia tego, że dziecko może być skrzywdzone, no to też trochę te procedury, ta polityka będzie nam pokazywała, co my krok po kroku możemy zrobić. I to podsumowując, ta zmiana trochę pociąga, są trzy obszary takie, które się aktywują. Mianowicie wzrost takiego potencjału ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Dwa, wzrost kompetencji specjalistów pracujących z dziećmi, bo siłą rzeczy teraz osoby, które będą wskazane z imienia, z nazwiska w politykach, będą potrzebowały zwiększyć swoje kompetencje, jak rozpoznawać i jak reagować. I trzeci obszar, no, że zmieniamy też społecznie myślenie o tym zjawisku, co uważam jest bardzo rewolucyjne w kontekście tych poprzednich zmian. Dziękuję. Pojawiła się tutaj zmiana, mówiliście o zmianie i też o lęku, który zmianie zawsze często towarzyszy, ale też pojawił się wątek udziału czy partycypacji w tworzeniu standardów i chciałabym Was zapytać, jak myślicie, na jakim etapie właśnie tworzenia i wdrażania standardów w ogóle angażować zespół pracowników? Wydaje mi się, że to jest ten najwcześniejszy etap, co też pokazują różne komentarze, z którymi możemy się zapoznać w mediach społecznościowych, pod postami o standardach, że nagle dyrektor wprowadził zarządzeniem politykę ochrony dzieci, jakiś dokument dotyczący standardów i całe grono nauczycielskie i wszystkie osoby, których to dotyczy, myśli, że te zasady są w ogóle bez sensu, nie zgadzają się z nimi. No i to pokazuje, że no, musimy pracować nad tym wspólnie. Musimy sobie zdefiniować te obszary, które wymagają objęcia standardami. Musimy sobie zdefiniować, co dokładnie będziemy rozumieć pod tymi standardami, zwłaszcza w przypadku zasad bezpiecznych relacji, bo naprawdę każdy z nas, myślę, że może zupełnie inaczej rozumieć to, czym będzie krzywdzenie, czym nie będzie krzywdzenie dziecka. I ustalenie takiego wspólnej płaszczyzny tutaj jest kluczowe, żeby te standardy mogły później zafunkcjonować. Bo jeżeli każdy będzie rozumiał je inaczej, albo nie będzie w ogóle ich rozumiał, no to na pewno to uniemożliwi ich wprowadzenie. Zresztą też te procedury interwencji. Musimy się zastanowić, jak w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, jak zareagujemy, żeby też ta reakcja była jak najszybsza, bo tutaj zawsze liczy się ten czas i musimy się upewnić, że to, co wymyśliliśmy, jest dostosowane do naszej organizacji, naszej instytucji. Jeżeli przykleimy sobie, zrobimy kopiuj wklej z jakiegoś wzoru w internecie, który dotyczy ogromnej szkoły, a my jesteśmy 10-osobowym NGO-sem, no to te zasady po prostu też nie zafunkcjonują. I jak przyjdzie co do czego, no to mimo, że mamy zapisane te procedury, okaże się, że i tak jesteśmy w jakiejś kropce, nie wiemy co zrobić i jak zadziałać. Dlatego tak ważne jest, i to jest coś, co my zawsze podkreślamy, że podstawowym założeniem jest praca w zespole roboczym, w grupie roboczej, gdzie my też możemy się wymienić różnymi wątpliwościami, lękami, odbić te myśli od nas, bo to są trudne tematy. To są bardzo, bardzo trudne, skomplikowane, wielopłaszczyznowe tematy. Jedna decyzja prowadzi do miliona kolejnych pytań i wątpliwości. Jeżeli mielibyśmy na przykład samodzielnie, jedna osoba byłaby wyznaczona do opracowania tych zasad, no to ona temu nie podoła, bo to jest po prostu zbyt duże zagadnienie. Także
Na pewno praca zespołowa. Wiem, że zgodnie z ustawą za wprowadzenie standardów odpowiada dyrektor danej placówki, ale to wcale nie oznacza, że to on ma jednoosobowo na przykład te standardy stworzyć. No, on ma doprowadzić do tego, on odpowiada za to, że ostatecznie ten proces się wydarzy i te standardy zostaną wdrożone w danym podmiocie. Natomiast to, w jaki sposób ta praca będzie przebiegała, może być sformułowane w dowolny sposób i ta grupa robocza jest tu ważna. Ale to, co jest jeszcze bardzo ważne i co bardzo bym chciała podkreślić, to konieczność przeprowadzenia analizy ryzyka, analizy tego, w czym my jesteśmy, jaką jesteśmy organizacją, w jaki sposób funkcjonujemy, jakie prowadzimy działania, jaki jest nasz kontakt z dziećmi i przemyślenie, czy te obszary naszej działalności, ten dotychczasowy nasz sposób funkcjonowania na pewno dla tych dzieci był bezpieczny, jest bezpieczny, czy może jednak powinniśmy coś zmienić. Także taki namysł nad tym, w jakim środowisku, w jakim kontekście funkcjonujemy, jest też kluczowy, bo właśnie on będzie później prowadził do tego, jak te standardy będą wyglądały w naszym miejscu. Ja nie wiem, czy ja mogę, ale tak sobie pomyślałam, Agata, że super, że o tym mówisz, bo jednak ja sobie wyobrażam, że jednak takim klasykiem i standardem w różnych miejscach to będzie właśnie coś takiego, że jedna osoba dostanie to jako zadanie zdelegowane odgórnie i będzie musiała to stworzyć i pewnie nagle, ja już sobie nawet wpisywałam standardy ochrony małoletnich i natychmiast mi wyskakiwało w szkołach podstawowych, po sobie myślę, że wszyscy to wyszukują i że chyba nie ma niczego złego w tym, że ludzie szukają takich najlepszych praktyk, kiedy to robią. Bo myślę sobie, że to w sumie z korzyścią jest. Dlaczego? Dlatego, że nawet jak będzie grupa robocza, która będzie dość świadoma, to i tak nie przewidzi różnych sytuacji, które były przewidziane w innych podobnych placówkach, prawda? Więc myślę sobie, że nie ma niczego złego w tym, że się szuka, grzebie w internecie, przegląda, patrzy się na najlepsze praktyki, na przykład Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wiadomo, nie da się skopiować tego do szkoły, ale są też takie rzeczy, które być może można wziąć i skopiować i może nie ma w tym nic złego, bo one uświadamiają. Natomiast rzeczywiście to jest tak, że żeby sobie pozwolić też na to, że my w szkołach tych kompetencji często nie mamy, albo w placówkach. Po prostu ci ludzie, którzy tam są po prostu ludźmi, którzy, tak jak Galina powiedziałaś, wychowali się w tym systemie, niektóre rzeczy są dla nich oczywiste i normalne. I dopiero w momencie, w którym widzą, że inni ludzie nazywają coś krzywdzeniem albo widzą w jakichś sytuacjach sytuacje ryzyka, dopiero wtedy będą mogli sobie uzmysłowić, że te sytuacje ryzyka są w naszej placówce. I dopiero wtedy, kiedy ja mam świadomość, że to jest w ogóle sytuacja ryzyka, to ja mogę stworzyć procedurę zabezpieczenia dla tej sytuacji. Dlatego sobie myślę, że wszystkie formy edukacji, łącznie z tym, że będziemy ściągać różne procedury z różnych instytucji, ale nie po to, żeby je totalnie wziąć dla siebie, tak wiecie, kontrol C, kontrol V, tylko po to, żeby się zainspirować, poszukać, przemyśleć. Nie widzę w tym żadnego problemu, ale też myślę sobie, że takim standardem absolutnym powinno być, że to jest rzeczywiście zespół, no bo ja sama nie jestem w stanie przewidzieć różnych sytuacji, ale nie wiem, na ile też dobrą praktyką nie było po prostu to, żeby pytać dzieciaki o to, jakie są te sytuacje zagrożenia, pytać rodziców o to, czy widzą takie sytuacje zagrożenia, nie wiem, konsultować to z nimi. No i to jest możliwe tylko wtedy, kiedy mamy na pokładzie taki zespół albo taką osobę, która jest tak zaangażowana, że chce ten wysiłek i czas w to włożyć, prawda? I to jest taki case dla mnie najważniejszy przy tej sytuacji zmiany, jak takie osoby pozyskać, jak je zaangażować, jak pomóc im z oporem, z którym się spotkają w środowisku. Mam nadzieję, że dzisiaj słuchają takie osoby i są z nami i że one będą wiedziały, że mogą na takie wsparcie liczyć w różnych fundacjach, w różnych organizacjach. No nie wiem, mamy tu fundację, mamy Dajemy Dzieciom Siłę, mamy Adriana, jakby też ze swoją fundacją. Myślę sobie, że fajnie jest, żeby oni wiedzieli, że nie muszą z tym być sami, nie? I że można szukać takiego wsparcia, żeby to zrobić jak najlepiej po prostu. Bo mają trudne zadanie do zrobienia, prawda? Jeśli chcą to zrobić dobrze, tak? Myślę, że to jest bardzo ważne, że teraz jest też tak, że oczywiście dyrektorzy są odpowiedzialni za to, żeby wdrożyć, przyjąć politykę i wdrożyć standardy, ale praktyka to weryfikuje w ten sposób, że są wyznaczone osoby w instytucji, które zostają namaszczone na taką rolę lidera do spraw ochrony dzieci, kogoś, kto będzie tę politykę prowadził, realizował. I w pewnym momencie takiej praktyki, pierwszego kontaktu z sytuacją, która jakoś się kwalifikuje do rozpoznania, to okazuje się, że to co jest wpisane czasami w procedurze, ono jest zupełnie nieadekwatne do tego, co się dzieje. I to znowu wraca myślenie o tym, co w takiej sytuacji zrobić. I myślę, że najbardziej praktycznym rozwiązaniem w takiej części, no bo pojawiają się też często pytania, jak ten dokument ma być obszerny. Czy obszerność dokumentu będzie ważna przy kontroli? Czy jak szeroko opisać kwestie związane z internetem, kiedy okazuje się, że w instytucji nie ma internetu? I obawiam się, że takie patrzenie jeden do jednego, które trochę, no o tym też mówimy, może być z lękiem związane, że ja nie sprostam pewnym wymogom formalnym,
bym przełożył w takim kierunku praktyki, w sensie, że jeżeli pracujesz w instytucji, w której masz kontakt z dzieckiem i potencjalnie jutro do twojej instytucji przyszłoby dziecko, które by ujawniło informację o tym, że ktoś bliski robi mu coś, co jakby jasno uważa, że jest formą krzywdzenia, to co ty byś zrobił? Jeżeli masz odpowiedź na to pytanie, krok po kroku, mniej więcej, kto się tym zajmie jako pierwszy, kto to dalej pociągnie, gdzie to zgłosisz, to jest okej. Okay. To należy zapisać w polityce w taki sposób, żeby był jasny, klarowny dla ciebie, dla twoich współpracowników, ale też uwaga, co jest bardzo ważne i uważam, że to jest rewolucją kolejną tej ustawy, o tym informujemy dzieci. I to jest taka sytuacja, w której podmiotowo ustawodawca podszedł do dziecka bardzo fair i rzeczowo pod tytułem teraz poinformuj w taki sposób dziecko, żeby ono też wiedziało o tym, że jest chronione. I uważam, że w większości nowelizacji wcześniejszych chroniących dzieci tego zabrakło, a tutaj się to pojawiło. Czyli ten praktyczny aspekt związany z tym, zastanów się, co by się wydarzyło, gdyby takie dziecko się u ciebie pojawiło, nie miało ślady na ciele, albo wprost by o tym powiedziało, albo byś podejrzewał, że tak się dzieje, to jaką ścieżkę byś przyjął krok po kroku. I to zweryfikuje, czy, bo przepisy prawa w momencie, w którym ujawnisz podejrzenie krzywdzenia dziecka, które nie jest działanie na szkodę dziecka, to przepisy prawa mówią jasno, co masz zrobić. Jeżeli to będzie zagrożenie dobra dziecka, przepisy prawa też mówią już, pomimo, poza standardami, mówią, co należy zrobić. Ta ścieżka jakby dalej się poukłada i podejście z takiego punktu widzenia bardziej praktycznego, ułożenie tego od tej strony staje się zazwyczaj łatwiejsze potem w takim no, spisaniu tego, jak to miałoby wyglądać. Ja tutaj dużo wątków, jakby słuchałam, mi się pojawiło, ale najpierw zacznę od tego, od czego Bereniko zaczęłaś, czyli od jak zacząć pracę nad tymi standardami. Dla mnie, żeby to miało sens, w ogóle my musimy się nauczyć i te, ja będę mówiła o szkole, bo ja szkołami się generalnie zajmuję. Jednak no, wykonać tę pracę taką. Zdefiniujmy sobie, czym jest krzywdzenie dzieci. Czy te rzeczy, które wcześniej nazywałam, one są metodą stosowaną przez nauczycielkę czy dyrektorkę i my mamy na to zgodę, czy to jest krzywdzenie dziecka? Od razu zdradzam. Spoiler, to jest krzywdzenie dziecka, to wszystko. Również zapisy w statucie o tym, że jest minus 40 punktów ujemnych, nagannych za samookaleczanie się, też jest formą krzywdzenia dziecka. Zaniedbywanie też jest formą krzywdzenia dziecka. I na przykład jak sobie oglądałam z rejestry skarg Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty, sprawdzając, jakie skargi zostały uznane za zasadne, to jest również jakiś zbiór danych. Bardzo wiele było tam skarg uznanych za zasadne przez kuratorium dotyczące nierealizowania orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli przemoc polegająca na tym, że są niezaspokojone potrzeby dziecka oraz niereagowanie na przemoc rówieśniczą. Ja sama mam takie zgłoszenia i pomagam rodzicom w tego typu sytuacjach, kiedy na grupie WhatsAppowej danej klasy wydarzają się okropne rzeczy, poniżanie, wykluczanie, ostracyzm, ośmieszanie, również rzeczy dotyczące przestępstw na tle seksualnym i szkoła mówi, rodzice to zgłaszają, szkoła mówi, ale to się dzieje na WhatsAppie, a WhatsApp to nie jest szkoła. I szkoły dezerterują z odpowiedzialności za to, ażeby tworzyć bezpieczne miejsce do pracy i nauki w szkole. Co z tego, że to się dzieje na WhatsAppie i nie dzieje się nawet w godzinach szkoły? Dotyczy to grupy, która funkcjonuje ze sobą w szkole i te dzieciaki przychodząc do szkoły nie czują się bezpiecznie i są krzywdzone, mimo że nawet tego nie widzi naocznie nauczyciel czy nauczycielka, bo to odbywa się za winklem, to nauczyciel wiedząc od rodziców, że jest taka grupa na WhatsAppie i że tam się wydarza przemoc, on już ma wiedzę o tym, że to dziecko może być krzywdzone i musi podjąć kroki. I w tym momencie w standardach powinny być procedury, co ma zrobić nauczyciel, kiedy dociera do niego informacja od rodzica czy od kogokolwiek innego, że taka grupa na WhatsAppie istnieje. Czyli jedna rzecz, w ogóle wiedzieć, czym jest krzywdzenie, zrewidować to, co my mamy w swoim wyobrażeniu. Druga rzecz, zapytać dzieci. Bez tego nie ruszymy.
Nawet jeżeli dzieci mówią pani, że jest fajnie i miło, dobrze zadane pytanie, dobrze usłyszane dziecko, dobrze zadane na przykład ankieta anonimowa ujawni sytuacje, których dziecko być może nie zaprezentuje na forum klasy. Też na forum klasy dzieci mówią te, które czują się bezpiecznie, odzywają się te, które się czują bezpiecznie, nie ujawnią się te, które się czują niebezpiecznie. Więc należałoby zapytać dzieci oraz rodziców, bo oni też mają jakąś wiedzę dotyczącą tego, co się dzieje, co dzieci przenoszą. Zapytać również nauczycieli, bo być może oni też mają jakieś, pojawiają się, zapalają czerwone lampki. I żeby z tego wszystkiego zrobić zbiór, a również tutaj poruszę inny dokument, który musi powstawać w szkole i on właściwie jest skorelowany ze standardami, powinien być skorelowany. To jest program profilaktyczno-wychowawczy. Mówi o nim 26 artykuł Prawa Oświatowego w celu, to jest program uchwalany przez Radę Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, natomiast do jego powstania musi powstać diagnoza. Ta diagnoza powinna też być takim punktem wyjścia, czy jakby materiałem do tworzenia standardów. Oczywiście dobrze zrobiona diagnoza, a nie taka diagnoza, żeby po prostu był jakiś dokument. Z tej diagnozy, czyli mamy różne zbiory danych, tak? Od rodziców, od dzieci, z diagnozy, co nam wyszło. Również możemy zawnioskować o skargi, jakie były do kuratorium, żeby zobaczyć, jaki w ogóle jest wachlarz tej możliwej przemocy i krzywdzenia, którego być może szkoła również jest sprawcą albo środowiskiem krzywdzenia. I bez odważnego spojrzenia na tą rzeczywistość, że tak, w naszej szkole również może dochodzić do krzywdzenia, bez tej odwagi nie powstaną żadne dobre standardy, ani nie będzie żadnej ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Tymczasem w szkołach bardzo często jest syndrom wzorowego ucznia. My mamy wszystko dobrze, my mamy na piątkę, u nas nic złego nie występuje. Szkoła, która tak twierdzi, dla mnie powinna się zapalić na czerwono. Tam coś nie gra, jeżeli szkoła tak bardzo dba o to, żeby o nas nic złego nie było. To tak jak w rodzinie, w której jest krzywda, ale na zewnątrz my dbamy o to, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik. To znaczy, że są rzeczy, o których się nie chce rozmawiać. I dlatego tym bardziej trzeba tam zajrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie takie dotyczące obciążenia nauczycieli, że znowu my musimy się czymś zajmować. Odpowiedzią na to jest oczywiście prawo, bo ja jestem fanką prawa i przepisów. Są dodatki motywacyjne, w których powinno być ujęte, jeżeli dochodzi dodatkowe zadanie dla nauczycieli. Rada gminy, która uchwala zasady przyznawania, warunki przyznawania tych dodatków motywacyjnych, powinna uwzględnić to w swojej uchwale, że jeżeli powstaje zespół, to koordynator tego zespołu również ma być wynagrodzony w ramach tego dodatku motywacyjnego. I on musi być jasno i jawnie zakomunikowany, a nie w ten sposób, że jedynym dysponentem i władcą tego dodatku jest dyrektor, który przyznaje go w sposób tajny. To jest kolejna nieprawidłowość, która występuje w szkołach, a która powoduje, że szkoła jest miejscem niesprawiedliwym, a w miejscu niesprawiedliwym jest krzywdzenie dzieci i również jest krzywdzenie nauczycieli. To o tym też trzeba mówić. Ja tylko, Berenika, tak sobie myślałam, że jedną rzecz bym chciała powiedzieć, bo to super, że Alina o tym mówisz, bo są tak różne miejsca, w których ta zmiana może się wydarzać, prawda? Czyli dla mnie to jest tak, że jak mówimy, od czego zacząć zmianę, to mi natychmiast się pojawiło w głowie pytanie, ale kto ma zacząć zmianę, wiesz? Jakby, bo tak naprawdę jak są zmiany wprowadzane w organizacjach, zmiany kultury, to te zmiany są wielokierunkowe. Przede wszystkim jest zmiana od góry, czyli ci, którzy są decydentami właściwie tutaj, czyli nie wiem, czy tymi, którzy mają największą władzę, powinni proces zmiany przejść. Czyli tu mamy na myśli, nie wiem, kuratorów, przynajmniej kuratorów, prawda, i dyrektorów szkół, ale z drugiej strony to są burmistrzowie, wójtowie, tak, bo mówiłaś o Radzie Gminy, tak, że to też są funkcje kontrolujące, delegujące, nie wiem, rozliczające, te, które powinny oczekiwać zmian w tych placówkach, które im podlegają i w związku z tym one też powinny zwiększyć swoją świadomość co do tego, co to ma być, czego ja oczekuję, czy ja oczekuję naprawdę tego tylko papierku, który powstanie, czy ja oczekuję realnych zmian, tego, że to będzie realnie wdrożone, że ktoś będzie miał świadomość tego, że ktoś będzie o tym wiedział. Więc jeśli mamy wpływ na te instancje,
to próbujmy i róbmy to, prawda? Jeśli tu ktoś jest, kto jest tam, to niech zacznie zmianę też od siebie, niech się tym zainteresuje, niech weźmie odpowiedzialność za swój kawałek tej zmiany, ale ta zmiana też się powinna toczyć od dołu, czyli od świadomości wśród nauczycieli, ale też wśród rodziców i wśród uczniów po prostu. Więc jeśli ja jestem rodzicem, to fajnie, żebym się sama z tym zapoznała i żebym challenge'owała swoją, przepraszam, tam konfrontowała swoją szkołę z pytaniem, czy już to macie, a jak to wygląda, ale to jest bez sensu, te zapisy są złe, albo pytała swoje dziecko o to, jakie rzeczy powinny się tam znaleźć i mówiła o tym szkole i mówiła o tym nauczycielom na przykład. Więc myślę sobie, że jeśli ta świadomość się będzie zwiększać we wszystkich tych obszarach i będziemy to wspierać, to wtedy szansa jest jakaś na zmianę rzeczywiście realnie, ale jeśli tylko damy, obarczymy tą zmianą, tą jedną osobę w tej placówce, która ma te standardy spisać, to to się naprawdę nigdy, absolutnie nigdy nie wydarzy. I też sobie myślę, że warto jest myśleć o tych wszystkich osobach, które są zaangażowane w tych zmianach, jako o takich osobach, które są w różnych miejscach i też z taką pewną wyrozumiałością jednak do nich podejść, w takim sensie, że może na pierwszy raz się zderzają z takim światopoglądem, sposobem myślenia i tak dalej. I gdzieś szukać tych motywatorów i tych jakichś rzeczy, które są, mówić też językiem korzyści po prostu, które mogą być korzyściami dla poszczególnych tych grup, z którymi mamy kontakt. I to, co jest super ważne, szukać takich agentów zmian. Wiecie, ludzi, którzy są zaangażowani, chcą te zmiany zmieniać i po prostu ich wspierać, bo to chyba jest taka jedyna droga, którą możemy gdzieś pójść. Bo myślę sobie, jeśli też będziemy oskarżać też, nie wiem, i wytykać pewnie, no to spotkamy się z jeszcze większym oporem i niechęcią do tego, żeby te zmiany wdrażać, nie? Więc gdzieś myślę, że to wsparcie jednak jest potrzebne, ale dla tych, którzy chcą nam pomóc, prawda? Gdzieś są z nami, gdzieś po naszej stronie, nawet jeśli nie potrafią i nie wiedzą na razie jak, nie? Gdzieś. To ja jeszcze dodam właśnie do tej wstępnej części naszych prac, kiedy jesteśmy w organizacji, która ma zmierzyć się z wdrożeniem standardów, że uwzględnienie tego komponentu edukacyjnego, że szukamy możliwości, gdzie możemy się dowiedzieć czegoś na temat rzeczy, z którymi może nie mieliśmy do tej pory do czynienia. I tutaj może odejdę trochę od szkoły, która pewnie ma wiele możliwości szkoleń, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dzieci i to, jak powinny być traktowane, ale wszystkie te inne organizacje pozarządowe, lokalne, kluby sportowe, placówki medyczne, które też patrzą na dziecko zupełnie z innej perspektywy, bo perspektywy pacjenta, żebyśmy jednak szukali możliwości dokształcenia się, bo też teraz odwołam się do doświadczeń naszych fundacyjnych. Widzimy, że zmiana zadziewa się tam, gdzie organizacje właśnie przechodzą przez cykle szkoleń, gdzie personel ma szansę zapoznać się z tym wszystkim, co standardy nowego wnoszą. Tam absolutnie zrozumienie tego, że warto według standardów na co dzień działać, bardzo, bardzo się zwiększa. No, do tego, żeby też takie szkolenia móc organizować, czy w nich uczestniczyć, jest oczywiście potrzebne zrozumienie dyrekcji, więc pewnie powinno się wszystko zacząć od tej dyrekcji. Jeszcze dodam a propos udziału dzieci. My mieliśmy w poniedziałek, zaczęliśmy zresztą Tydzień Standardów Ochrony Dzieci od debaty z udziałem dzieci i młodzieży, żeby usłyszeć, jak z ich perspektywy ten temat wygląda. I podsumowanie tej debaty było takie, że dzieci właśnie potrzebują bycia zauważonymi, wysłuchanymi, potrzebują tego, żeby uwzględnić ich głos. One o tym mówiły, odwołując się do różnych przykładów i na różne sposoby, różnie formułując to, ale tak naprawdę sprowadzało się do tego jednego wniosku, że one potrzebują, żeby ich wysłuchać, więc tworzenie standardów jak najbardziej powinno uwzględniać udział dzieci, tworzenie zasad bezpiecznych relacji dziecko-dziecko. No nie będziemy my jako dorośli tych zasad tworzyć, to dzieci najlepiej określą, jak chcą, żeby były traktowane przez swoich rówieśników. Zasady bezpiecznych relacji, personel, dziecko. Dzieci mają prawo i powinny takie zasady skonsultować, odpowiedzieć, czy faktycznie to jest tak, jak one by chciały być traktowane przez dorosłych. Kwestie dotyczące procedur interwencji na tym etapie, kiedy dzieci mogą zgłosić podejrzenie krzywdzenia swojego rówieśnika, czy same ujawnić bycie krzywdzonym, czy te procedury, które my wypracowaliśmy, one im gwarantują takie poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Czy może jednak powinniśmy jeszcze zastanowić się nad jakimiś innymi rozwiązaniami i może te rozwiązania właśnie podadzą nam dzieci, bo one będą wiedziały najlepiej w danym miejscu, jak w tej konkretnej grupie, co zrobić, żeby to było skuteczne.
I o tym braku czasu jeszcze na wszystko, bo praca grupy roboczej, dużo osób, tyle wątków, nikt nie ma na to czasu, jesteśmy przeciążeni, określone grupy zawodowe są nisko opłacane, prawda? Jest mnóstwo narzekania wokół tego tematu, ale jednak w różnych tych naszych kontekstach zderzamy się z potrzebami zmian w naszych organizacjach, bo chcemy, żeby było nam lepiej i każdy z nas spotyka się z takim momentem, że trzeba się zatrzymać i zobaczyć, czy my dobrze działamy, bo funkcjonujemy jako organizacja, bo jeżeli będziemy funkcjonować dobrze jako organizacja, no to też się przełoży na jakość naszych działań później kierowanych na zewnątrz, więc no, mimo wszystko warto ten czas znaleźć. Jeżeli on jest dobrze zaplanowany, jeżeli nie obudzimy się z potrzebą wprowadzenia standardów 10 sierpnia i zostanie tam, wiecie, 10 dni, tylko zaczniemy zajmować się tym teraz, to jest jeszcze trochę tego czasu i możemy na spokojnie to zaplanować, a jeżeli jesteśmy instytucjami, które kierują swoje działania do dzieci, no to ciąży na nas obowiązek zagwarantowania tym dzieciom bezpieczeństwa i to powinno być podstawą naszego myślenia i działania, że no, na to znajdziemy czas. Na inne rzeczy możemy odłożyć na później, ale to, żeby dzieci były bezpieczne w miejscach, które dla nich tworzymy, no, powinno być priorytetem i nie powinno tu być żadnych usprawiedliwień, że nie ma na to czasu. Ja bym chciała z takiej mojej obserwacji już i z tego, co mi zgłaszają rodzice, chciałabym tak powiedzieć, czym nie są standardy i po co one, znaczy one nie są po to, żeby kontrolować dzieci. Znalazłam mnóstwo standardów, w których jest w sekcji dotyczącej korzystania z telefonu komórkowego, są naruszenia prawa wobec dzieci. Czyli na przykład szkoła uzurpuje sobie prawo do tego, ażeby wykluczać w ogóle możliwość wnoszenia smartfonów, smartwatchy, aparatów cyfrowych, słuchawek, dyktafonu, kamerę, odtwarzacza muzyki. Są po prostu wyliczenia, tabletu nie można, czego nie wolno wnosić do szkoły. Nie od tego są standardy. Poza tym to jest również naruszenie prawa oświatowego, ponieważ prawo oświatowe mówi, że statut szkoły, nie standardy, statut ma regulować jedynie zasady korzystania, nie może ustanawiać zakazu wnoszenia. Czyli w standardach, twórcy standardów wykorzystują standardy jako okazję do kontroli dzieci, a nie do ochrony. Znalazłam również absurdalny zapis, który mówi o tym, że jest regulacja dotycząca tego, że zakazuje się uczniom filmowania, fotografowania, utrwalania dźwięku. Natomiast nie ma tego wobec nauczycieli. Tymczasem jak zajrzymy w grupy, na grupy jakieś facebookowe, czy do tego, o co mnie pytają osoby uczniowskie i rodzice, to na przykład zacytuję, czy nauczyciel ma prawo nagrywać lekcje uczniów odpowiadających przy tablicy bez ich zgody? Argumentuje to tym, że zachowuje te nagrania, żeby w razie czego udowodnić dyrektorowi, jak wyglądają lekcje. Oczywiście, że to jest naruszenie prawa. Tymczasem w standardach nie widać rozumienia, że nagrywanie przez nauczyciela jest naruszeniem prawa. Widać w tych standardach, które czytałam, chęć kontrolowania uczniów. I teraz chciałabym, żeby to było jasne. Uczniowie i uczennice mają prawo nagrywać. I bardzo często, znaczy nagrywać nauczyciela w trakcie lekcji. I bardzo często te nagrania stanowią dowód tego, że nauczyciel upokarza albo narusza prawo. I żaden standard nie ma prawa wprowadzić zakazu dzieciom nagrywania. Natomiast powinien ustanowić takie zasady, które będą jasne dla wszystkich, również dla nauczycielek i nauczycieli WF-u, że nie wolno fotografować ani nagrywać dzieci. I standardem również powinno być coś, co niestety nie jest standardem nawet na najwyższych poziomach naszego państwa, więc trudno uznać to za standard, co do którego zgodzimy się na niższych poziomach w szkole. I teraz ja sobie mogę pozwolić na krytykowanie władzy, ponieważ tym się zawodowo zajmuję. A zatem pani Barbara Nowacka i Ministerstwo Edukacji Narodowej na swoich stronach cały czas wrzucają zdjęcia z objazdu po Polsce w otoczeniu dzieci. Oczywiście prawo na to zezwala. Ale standardy nasze, ludzkie, dorosłe i kierunek, w którym my jako społeczeństwo powinniśmy dążyć, jest taki, że nie robimy sobie promocji dziećmi. I to, co powinna przedsięwziąć Barbara Nowacka, to wprowadzić zakaz
nie tak jak mówi RODO, że za zgodą można, tylko zakaz w ogóle pozyskiwania przez szkoły zgód do tego, ażeby robić sobie promocję i marketing dziećmi na socialach czy na stronach internetowych. To samo dotyczy i teraz mamy problem ze zrozumieniem, ale dlaczego my mamy chronić dzieci? Co jest złego w tym, żeby na stronie naszego przedszkola były dzieci z misiami, skoro jest święto misia i tak dalej? Dlaczego? I jakby ja rozumiem też zdziwienie tej szkoły, ponieważ oni jak wchodzą na Instagrama Barbary Nowackiej czy na profil Ministerstwa Edukacji Narodowej, czy na profil byłego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, oni tam widzą dorosłych w otoczeniu z dziećmi. Pan Michalak ma zdjęcia z dziećmi ze szkoły obcymi dziećmi na kolanach. My cały czas nie rozumiemy tego, że to nie jest ten standard, do którego my powinniśmy jako społeczeństwo dążyć. Że ochrona wizerunku tutaj jest bardzo istotna i też rekomendujemy jako fundacja, żeby takiej zasady bezpiecznego wizerunku w politykach ochrony dzieci się znajdowały. Myślę, że to tutaj dobrze, że o tym powiedziałaś i też tak słuchając was i podsumowując tutaj różne wątki, które się pojawiły, myślę, że to, co jest ważne, to właśnie po pierwsze ta edukacja na poziomie szkół, ale w ogóle jakby zwrócenie uwagi na to, że ta zmiana się dzieje na różnych poziomach. I też mówiłaś o tym, Alino, o tych rodzajach krzywdzenia, które nie zawsze są rozpoznane. Myślę, że to jest bardzo istotne, choćby z naszego badania diagnozy krzywdzenia dzieci, które przeprowadziliśmy w zeszłym roku, no wyniki pokazują, że przemocy rówieśniczej doświadcza 66% dzieci. Więc tutaj trudno powiedzieć, że może w mojej szkole to się rzeczywiście nie dzieje, bo raczej dzieje się w każdej i ważne jest, żeby mieć tego świadomość i też jakby no, tutaj szukać rozwiązań. I też właśnie w nawiązaniu do tych różnych poziomów działań i tych oddolnych, i tych na poziomie zarządczym, tutaj pomyślałam sobie o działaniach samorządowych, o tym, Adrianie, jak to wygląda na Śląsku, jak wprowadzaliście standardy. Jakbyś mógł tu opowiedzieć o waszych doświadczeniach. Myślę, że to się już, to, co się stało ustawowo, ta zmiana, która została wprowadzona, ona zmieniła to, co my próbowaliśmy wypracować jeszcze przed wejściem w życie standardów, czyli zapytanie, jak można zachęcić instytucje, które mają kontakt z dzieckiem, do wprowadzenia standardów ochrony dzieci. I okazuje się, że najbardziej takim newralgicznym elementem jest takie wsparcie systemowe. Do tej pory jest też tak, że jakby zapytać w różnych miastach, jaki jest poziom wdrożenia w różnych instytucjach standardów, to odpowiedzi będą bardzo różne. To pokazuje, że też brakuje pewnej centralizacji związanej z wdrażaniem standardów, bo Wydział Polityki w różnych miastach powie, że u nich w szkołach to jest taka liczba. Jakby zapytać, a ile klubów sportowych, czy przychodni zdrowia, czy innych obiektów z obszaru ochrony zdrowia wdrożyło lub szuka rozwiązań, to tej wiedzy możemy nie mieć dostępnej. To jest taki wniosek, że gdyby odgórnie były jasne i przejrzyste kryteria, jak wdrażać, co będzie sprawdzane, co będzie weryfikowane, jaki to ma mieć, nie wiem, zakres, no właśnie ten stronnicowy, albo co będzie najbardziej istotnym elementem na teraz, w najbliższym czasie, myślę, że to by znacząco ułatwiło, ale też myślę, że nagłośnienie pewnej rzeczy, która jest i być może to pozwoli, że ta rewolucja jakoś trochę by się działa drogą ewolucji mimo wszystko, że standardy jako dokument, czyli polityka ochrony dzieci w instytucji, może być traktowana jako pewnego rodzaju deklaracja instytucji o tym, że stosuje obowiązujące przepisy prawa. Tak naprawdę sama ustawa nie wprowadza jakichś szczególnie nowych rozwiązań prawnych, bo one były w kodeksie karnym, w kodeksie rodzinnym, opiekuńczym, były w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. To jest pewnego rodzaju nagłośnienie, jak my w naszej instytucji będziemy reagowali, kiedy z obszaru kodeksu karnego coś się pojawi, czyli będzie jakieś działanie, które jest działaniem na szkodę dziecka. Co zrobimy, kiedy będzie działanie, które zidentyfikujemy jako działanie zagrażające dobru dziecka, czyli z kodeksu rodzinnego, powiedzmy opiekuńczego, albo co, kiedy trzeba będzie uruchomić procedurę niebieskiej karty. I patrząc z tej perspektywy, z tej optyki, to być może stawałoby się nieco łatwiejsze,
Bo mam takie poczucie, że standard brzmi bardzo tak mocno i teraz trzeba dużo wypracować wokół, a jakby ta rewolucja zaczęła się małymi krokami ewolucyjnymi i byśmy się umówili w każdej instytucji, która ma kontakt z dzieckiem, że my wiemy, i teraz to wiemy też, że jest powiązane z tym, że to będzie wymagało wzrostu wiedzy, wzrostu umiejętności, czyli wiedzy jak, umiejętności jak praktycznie to robić, ale też zmiany postaw. Jaka jest moja gotowość w ogóle jako osoby pracującej w danej instytucji do kontaktowania się z tak trudnym tematem czasami, jak wykorzystanie seksualne dzieci. I czy ja w ogóle jakoś rozumiem to, co ty mówisz, Alina, jak ja rozumiem przemoc czy krzywdzenie dziecka, co się w moim obszarze postaw, takiego to światopoglądu mieści, to wymaga pewnej zmiany, która podąża. I fajnie, jak ona byłaby, oczywiście ustawą mamy określone podmioty, które to powinny robić. Mamy 3 miesiące, zupełnie nie narzekam, ale mamy 3 miesiące do formalnego wdrożenia standardów przyjęcia polityk, a bardzo dużo mamy działań oddolnych, które się dzieją poprzez organizacje pozarządowe. Trochę brakuje mi w tym też takich systemowych rozwiązań odgórnych, które stworzyłyby pewne ramy przewidywalności bezpieczeństwa dla tej zmiany. No ja uzupełnię w takim razie, od razu zaproszę wszystkich na jutrzejszy webinar o 18, w którym uczestniczyć będzie między innymi sędzia Agnieszka Matysek z Ministerstwa Sprawiedliwości. Być może trochę więcej nasi uczestnicy, tutaj widzowie, dowiedzą się o tym, co ministerstwo planuje, jak widzi te zmiany. My też wiemy, odwołując się do tego, co Adrianie powiedziałeś o tym, że brakuje takich wytycznych, co najważniejsze, co w pierwszej kolejności, jak rozumieć pewne kwestie, to też widzę, że bardzo wiele pytań dotyczy dwóch kwestii. Jedna to jest weryfikacja personelu w rejestrach karnych, druga to są zasady bezpiecznych relacji i to, jak one faktycznie są sformułowane. I teraz myślę, że nie będę miała niestety dla Państwa takiej świetnej odpowiedzi, która rozwiąże wszystkie Państwa problemy, bo niestety ta weryfikacja personelu będzie się wiązała, niestety albo stety, zależy jak na to spojrzeć, z wieloma przemyśleniami, refleksjami, którym trzeba będzie chwilę poświęcić, bo są sytuacje oczywiste, kiedy ten personel weryfikujemy, ale w wielu sytuacjach ta weryfikacja, to czy kogoś sprawdzamy w rejestrze, będzie właśnie wymagała naszego przemyślenia, w jaki sposób ta osoba kontaktuje się z tym dzieckiem w tym konkretnym miejscu i też nie traktujmy standardów i wszystkich wytycznych jako takiej idealnej odpowiedzi na każdy temat. Standardy nie odciążają nas od odpowiedzialności za myślenie po prostu i podejmowanie świadomych decyzji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dziecka. Tak samo zasady bezpiecznych relacji. Nawet jeżeli znajdziemy dobrze opracowane zasady gdzieś w internecie, inspirujmy się nimi, ale to, że my je wykorzystamy, nie zwalnia nas z tej odpowiedzialności za myślenie, czy one w naszym kontekście są adekwatne, bo może one są adekwatne dla żłobka, ale nie dla szkoły ponadpodstawowej. I jednak musimy te refleksje tutaj podjąć i odpowiedzieć sobie na to pytanie, gdzie jesteśmy. Więc standardy są w dużej mierze o po prostu świadomości i odpowiedzialnym zachowaniu. Ustawa daje nam określone kierunki, które mamy przeanalizować w naszej działalności, w działalności naszej organizacji i je uregulować, ale ona nie daje gotowych rozwiązań, bo po prostu rzeczywistość jest tak złożona. Charakter placówek, które muszą standardy wdrożyć, jest tak rozmaity, odmienny, że no nie ma tu jednej uniwersalnej drogi. To pociągnę twój wątek. Nie ma jednej uniwersalnej drogi, natomiast co widzimy, co szkoły robią, robią po prostu kopiuj wklej. Także zdarzają się takie kwiatki, jak w standardach dla liceum jest mowa coś o przewijaniu dzieci. Szanowni Państwo, miejcie świadomość, że rodzice czytają te standardy i oni też wrzucają je do internetu. I jak wrzucają do internetu, widzą, że szkoła zrobiła kopię i wklej, albo pozyskała wręcz, zamówiła u jakiegoś gotowca, u jakiejś, nie wiem, kancelarii prawnej czy jakiejś firmy. To widać nawet w taki przykry sposób, że formatowanie i kolorystyka dokumentu jest taka sama. Sprawdziłam sobie z ciekawości standardy szkoły, o której było 2 tygodnie temu głośno. To była szkoła w Lubelskim
w której doszło do takiej sytuacji, że był nauczyciel, który molestował dzieci. Został on zwolniony przez dyrektorkę za porozumieniem stron, ale dopiero po długim czasie dyrektorka, mimo braku wprowadzenia działań i właściwie niedopełnienia obowiązku i narażenia na krzywdę dzieci, to powinny zostać zastosowane w ogóle przepisy karne, dyrektorka nie dostała nawet upomnienia żadnego od wójta, ani nie została zawieszona, no, ponieważ no, władza kryje władzę. Też 2 tygodnie temu mniej więcej cała Polska usłyszała o Aleksie, który opowiedział o tym, jak szkoła zamiatła pod dywan przemoc seksualną rówieśniczą, która się wydarzyła na jakimś wyjeździe. Tutaj chciałabym teraz powiedzieć głosem rodziców, którzy do mnie piszą i z grup rodzicielskich. To nie jest tylko szkoła Aleksa. I w doświadczeniu nie tylko moim, ale osób, które działają na rzecz praworządności w szkołach i są to organizacje Waria Poznania, Stowarzyszenie Kogutorium, Stowarzyszenie Umarłych Statutów czy Fundacja na Rzecz Praw Ucznia, my cały czas widzimy to, jak władza kryje władzę, jak władza chroni władzę, jak niemożliwe jest zainterweniowanie w kwestii zaprzestania stosowania przemocy czy ochrony dziecka w szkole, bo sprawę zamiata pod dywan dyrekcja, kurator, organ prowadzący. Więc to, o czym opowiedział publicznie Alex na konwencji panu Donaldowi Tuskowi, to raczej bym nazwała, że to jest standard polskiej szkoły. I teraz znowu, jak my mamy mówić o i rozpoznawać krzywdzenie dzieci, skoro sobie teraz też spojrzałam na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, na socialach, nie ma nic o standardach. W tej sytuacji uważam, że powinna być powstać kampania ministerstwa na temat, żebyśmy my jako społeczeństwo edukowali się, czym jest krzywdzenie dziecka. Bo dla wielu nauczycieli nie jest krzywdzeniem dziecka postawienie dziecka przed całą klasą i mówienie o tym, jak się źle zachował na świetlicy. Albo wyśmiewanie jakiejś odpowiedzi ze sprawdzianu dziecka przed całą klasą. Przecież to jest żart i wszyscy się śmieją. Tylko że akurat to podpada pod artykuł 40 Konstytucji, który mówi o tym, że jest zakaz upokarzania. Bez edukacji, właściwie my chyba za dużo mówimy o standardach i wtedy szkoły się za bardzo koncentrują na stworzeniu dokumentu i szukają go tak, jak szukają uczniowie, chcąc odrobić zadanie domowe. Ściągają z internetu, ściągają głupoty, ponieważ w tych obszernych standardach na 70 stron, 100 stron naprawdę nie chodzi o lanie wody, o to, żeby to wypracowanie miało jak najwięcej stron. Chodzi o to, żeby ono było konkretne i praktyczne i na temat, a one nie są na temat, one są ściągnięte z internetu i nawet o tej szkole, o której mówiłam właśnie w tym Mikołowie, nie, to nie był Mikołow, Miłocin, szkoła podstawowa w Miłocinie. Tam są wrzucone standardy na stronę, które są w ogóle wersją roboczą, taką templatką zakupioną od dostawcy, gdzie są w nawiasach kwadratowych napisane, co należy wpisać co szkoła musi wpisać w to miejsce. Jeszcze inna rzecz, z czego wynika, że szkoły nie rozumieją, czym są standardy i po co są, to jest utajnianie tych standardów. Znalazłam wiele zapisów, które mówią o tym, że wersja skrócona tak jest dostępna, ale wersja zupełna jest do wglądu w sekretariacie i tylko dla nauczycieli i rodziców, a nie dla wszystkich. Tymczasem ustawa mówi wprost, że to musi być udostępnione, standardy muszą być na stronie internetowej w wersji zupełnej oraz skróconej. To nie jest tajny dokument, tu nie ma się czego wstydzić. On ma być używany, ten dokument. I też nie chodzi o to, że on ma być 15 sierpnia napisany na piątkę. To ma być żywy dokument. Napiszmy to, co teraz diagnozowaliśmy, a potem zmieniajmy ten dokument w miarę, kiedy nauczyciel zasygnalizuje, słuchajcie, miałem do czynienia z taką i taką sytuacją i właściwie nie wiedziałem, co zrobić w tej sytuacji. Musimy wymyślić procedury po to, żebym ja albo ktokolwiek inny, kolega, koleżanka, spotykają się z taką sytuacją, żeby nie musieli wykminiać, ojejku, co ja powinnam, co ja nie powinnam. Bo od tego właśnie są procedury. Procedury są wspaniałe, ponieważ one
są po to, ażeby odciążyć nas z rozmyślania, co ja powinnam, nie powinnam, a może to właściwe, a może niewłaściwe. Tylko mamy gotowe schematy postępowania, które zdejmują z nas ten lęk o to, czy ja powinienem, czy nie powinienem. I temu one powinny służyć. Ale jeszcze konkludując, za dużo mówimy o standardach, wydaje mi się, a za mało mówimy o, i tutaj obarczam również oskarżenie moje i minus 100 punktów dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, że nie ma mowy w ogóle o tym, czym jest krzywdzenie dzieci w kontekście właśnie pracy nad standardami w szkołach. Dziękuję, Alino. Myślę, że to jest bardzo ważne, o czym powiedziałaś, o właśnie o tej świadomości i zrozumienia problematyki krzywdzenia dzieci również na poziomach wyższych. I tak myślę sobie, że może warto by teraz zastanowić się, jak w takim razie pracować nad zmianą, jak wprowadzać tą kulturę organizacji wrażliwą i odpowiadającą na potrzeby dzieci w placówkach, w organizacjach w ogóle. Aniu, jak to widzisz? Znaczy, wiesz, pytasz, to jest takie pytanie, Berenika, od jakiej strony pytasz, prawda? Bo ja sobie myślę, że naprawdę potrzebujemy, jeśli mamy tutaj na pokładzie osoby, które są dyrektorami szkół, to mogłabym im powiedzieć, że sprawa jest dość prosta, bo mają władzę w swoich rękach, prawda? Czyli mogą, czy na przykład dyrektorzy szkół, bo wiem, że różne są placówki, ale sprawa jest prosta, możemy im powiedzieć, stwórzcie taki zespół, który będzie zaangażowany i chętny, monitorujcie jego działania i sprawdzajcie, jak to wygląda. Gorzej, jeśli mamy do czynienia z kimś, kto jest oddelegowany do wykonania tego zadania, prawda? No i tutaj dla mnie jakby to, co jest kluczowe, to jest to, żeby ta osoba znalazła takie osoby wokół siebie, żeby nie była z tym sama. Czyli znalazła takich nauczycieli, którzy są, mają naprawdę w sercu jakby dobro dziecka i ten brak przemocy w placówce i chciałyby wspomóc w tworzeniu takiego dokumentu i w stworzeniu takiej procedury i wsparciu po prostu w ogóle realizacji czy wdrożeniu tego wszystkiego. I myślę sobie, że dobrze jest wtedy pomyśleć sobie o tym, że to spektrum można rozszerzyć. To znaczy, że naprawdę można zaangażować rodziców. Bo tacy są, ja jestem takim rodzicem na przykład, który się chętnie zaangażuje, to już mówię mojej szkole od razu, że jeśli chcą, to chętnie. Czyli jakby w to, żeby właśnie nie oskarżać nauczycieli, nie szukać winnych, nie mówić im, że robią coś nie tak w placówce albo że nie widzą czegoś, tylko właśnie, żeby razem z nimi usiąść i zastanowić, jakie są ryzyka, jakie są zagrożenia, jakby co z perspektywy dzieci się dzieje. I jakby nie widzę powodu, oprócz tego, że rozumiem, że nauczyciele mają lęk przed rodzicami, bo nie wszyscy rodzice jakby komunikują się tak ze szkołą, jak i z nauczycielami, tak jak chcieliby, żeby nauczyciele komunikowali się z ich dziećmi, prawda? Więc ja sobie myślę, że jest tak, że rozumiem te lęki i obawy, ale wiem też, że są tacy nauczyciele i tacy rodzice, którzy mogą się nawzajem dogadać. I myślę sobie, że gdyby tak było, że jesteśmy w stanie zaangażować te trzy strony w zasadzie, czyli nauczycieli, rodziców i dzieci, w to, żeby się zastanowić, jak sprawić, żeby ta szkoła była bezpieczna, to jest to, o co nam chodzi. To znaczy wtedy jest tak, że jak wypracujemy to razem, to ta zmiana nie będzie czyniona na nas. Czy to będą nauczyciele, czy to będą dzieci, rodzice, ktokolwiek, tylko tą zmianę będziemy robić razem. Ona będzie nasza wspólna, prawda? Ja wiem, że to brzmi tak trochę, wiecie, utopistycznie. Zdaję sobie sprawę, patrząc na polskie szkoły, czy inne placówki, jakieś ośrodki wychowawcze. No nie wiem, już sobie na przykład wyobrażam pieczę zastępczą, której przecież to również dotyczy, prawda? Więc jakby gdzieś sobie myślę, że jakby to jest trudne, ale jeśli mamy tutaj na sali kogokolwiek, kto czuje, że może mieć wpływ na jakąkolwiek część tego systemu i układanki, to niech z tego wpływu skorzysta, naprawdę. Bo jakby jeśli zostawimy to wszystko organizacjom pozarządowym, to jakby to ja się obawiam, że po prostu one nie podołają, bo jest ich za mało na tak ogromną skalę, z którą mamy tutaj do czynienia, prawda? Więc gdzieś, jeśli mamy na kogokolwiek wpływ, czy jest to kurator, czy jest to dyrektor, czy jest to, nie wiem, nauczyciel, z którym mamy kontakt, który będzie się z tym zajmował, czy jesteśmy rodzicem i w ogóle mamy wpływ na to, jak ten dokument wygląda, tak? Bo możemy... To wydaje mi się, że powinniśmy po prostu z tego skorzystać i zadziałać po prostu, bo tych różnych miejsc jest dużo i różnych. Ja na przykład Adriana bym z chęcią zapytała, jak przekonać wójta czy burmistrza, bo wiem, że Adrian jakby i jego organizacja takimi rzeczami się zajmowali. Mi się wydaje, że to są super ciekawe rzeczy. Pytanie, czy one są takie ciekawe dla naszych osób, które są u nas tutaj, w tej chwili nas słuchają. Bo jak czytam te pytania, które się pojawiają tutaj ze strony tych ludzi, to myślę sobie, że to są takie konkretne przypadki, w których można byłoby zapytać Alinę, jak zareagować, czy to jest krzywdzenie, czy nie na przykład, albo jak zapytać was o to, co zrobić w sytuacjach, w których te prawa są łamane, albo
jak zareagować na to, jeśli grupa na WhatsAppie, bo takie tu są pytania, też toczy się poza szkołą, tak, na przykład. Ja myślę sobie, że to jest właśnie taka historia, w której jeśli jestem nauczycielem, to powinienem pójść do grona pedagogicznego i porozmawiać o tym, jak możemy na to zareagować, ponieważ musimy na to zareagować z mojej perspektywy. Jeśli doszła do nas informacja, że dzieją się tam rzeczy, które są krzywdzą dzieci, które są w naszej placówce, to absolutnie jest to nasza sprawa i powinniśmy coś z tym zrobić i powinniśmy po prostu się tą sytuacją zaopiekować. Jak się zaopiekować w taki sposób, żeby to było bezpieczne dla nas wszystkich, bezpieczne dla dziecka, tego jedna osoba nie wymyśli. Po prostu jest to absolutnie dla mnie jasne. Więc jeśli też na sali mamy tu nauczycieli, na sali internetowej, wirtualnej, mamy takich nauczycieli, którym zostało to zdelegowane jako jednoosobowe działanie, to bardzo was proszę, szukajcie wsparcia i wytłumaczcie też swoim dyrekcjom, że to jest niemożliwe. Po prostu nie da się tego zrobić pojedynczo w jedną osobę, chyba że mamy zespół 10-osobowy w fundacji, która pracuje z dziećmi, wszyscy jesteśmy super świadomi, ale nawet wtedy, z tego co wiem, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę też wypracowała to wspólnie. Mylę się, dziewczyny? Nie. No właśnie, prawda? Więc myślę sobie, że to jest taki, kurczę, przekaz najważniejszy i też taki... chciałabym i życzyłabym sobie tego, żebyśmy się tak komunikowali wszyscy dorośli między sobą, jak chcemy traktować nasze dzieci, wiecie, żeby ten dialog jednak odbywał się w pewnym szacunku, czyli w takim szacunku, gdzie jednak z wyrozumiałością podchodzimy do nauczycieli i rozumiemy, że oni nie wszystko muszą umieć, nie wszystko muszą potrafić, że te pierwsze standardy nie muszą być idealne i nie oczekujmy tego, tylko przychodźmy jako rodzice na przykład i mówmy, że słuchajcie, to można jednak zmienić, albo a zachęcajmy dzieci, żeby to wnosiły, nie? Więc myślę sobie, że tak w takiej rozmowie i dialogu fajnie jakby się to odbywało, też właśnie z różnymi ośrodkami władzy, czyli burmistrzami, wójtami, rozmawiajmy, mówmy im o tym, co się dzieje w tych szkołach, które podlegają im i pytajmy, czy tak jak Adrian opowiadałeś w takiej rozmowie naszej bardziej prywatnej gdzieś, pytajmy ich, gdzie są ich dzieci, w jakiej szkole, prawda? I pokazujmy im, być może w ich szkole jednak jest jakiś przypadek, który się wydarzył. To jest właśnie to jest to, co jest kluczem do zmiany, mam wrażenie. I jakby gdzieś, jak prowadzimy zmiany w organizacjach biznesowych, to robimy dokładnie tak samo. Szukamy agentów zmiany, osoby, których wiemy, że leży im na sercu ta zmiana, wierzą w nią, wierzą w jej sens. Szukamy korzyści dla wszystkich interesariuszy, którzy są w tym procesie i rozmawiamy, po prostu rozmawiamy, uświadamiamy, razem pracujemy, wspólnie wypracujemy. Im bardziej zaangażujemy wszystkich w to, tym bardziej ta zmiana będzie nasza wspólna i łatwiej w nią wejdziemy. Ja wiem, że to jest takie enigmatyczne, ale to tak jak wy mówicie, nie da się jednego standardu do jednej placówki. I też się tak nie da. Ja teraz sobie myślę, mam dziecko w fundacji, która się zajmuje rozwojem sportowym i moje dziecko trenuje tam badmintona i ja wiem, że tam jest bezpiecznie, wiecie. I tak sobie słucham, ja wiem, że tam jest bezpiecznie. Powiedziałam sobie, nie, no dobra, pójdę do tego trenera, pogadam z nim. Ja ich mogę wesprzeć w stworzeniu tych standardów. Jak jadą na przykład na turniej, razem muszą zanocować wspólnie w jednym hotelu, tak? I myślę sobie, że jakby to są takie rzeczy, o których oni może nie mają świadomości i warto byłoby właśnie jakby wesprzeć ich. Dlaczego mam tego nie zrobić jako rodzic, nie? Więc taki apel, nie wiem kogo mamy na sali, fajnie byłoby się dowiedzieć, ale tutaj wirtualnej, ale nie wiem, czy to jest odpowiedź Berenika, ale... Bardzo dziękuję. Ja też sobie pomyślałam o tym, bo w środowisku szkolnym rzeczywiście obecność i ta partycypacja ich rodziców i dzieci jest bardzo ważna, ale też mówiłaś na samym początku o tym, że warto wspierać właśnie i posiłkować się takimi, po prostu nie wyważać otwartych drzwi tam, gdzie już jesteś w jakiś sposób utworzona. Natomiast ja też sobie myślałam o tym, że po prostu w wielu innych placówkach czy organizacjach osoby pracujące tam są największymi ekspertami dla tych standardów w tych organizacjach i też szkoląc, spotykałam się z takimi obawami, że czy wolno nam to, czy wolno nam to, czy to będzie ocenione jako przemoc w takich bardzo, bardzo specyficznych warunkach. No i tutaj chyba odpowiedzią właśnie jest to, że na wiele z tych odpowiedzi potrafili sobie uczestnicy szkoleń w końcu sami odpowiedzieć, kiedy dostali taki komunikat, że właśnie też oni mogą na to spojrzeć i też sami to wiedzą, więc myślę, że tutaj jakby docenienie tej właśnie wiedzy i doświadczenia samych osób, które są odpowiedzialne, też jest bardzo ważne. Ale też zapytanie na przykład dzieci. Myślę sobie, że to jest takie super proste, prawda? Czy jak pytamy dzieciaki, czy jeśli robimy takie rzeczy, to one czują, że ich granice są przekraczane. Co się z nimi dzieje w ogóle? Myślę, że to byłoby fajne, żebyśmy sobie uświadomili, co się dzieje, jak krzyczymy na dzieci notorycznie. Albo jak, nie wiem, w jakiś sposób zwracamy mu uwagę, która nie jest najlepszy
in front, przepraszam po polsku, jak to powiedzieć, przy całej klasie, tak? Przy innych rówieśnikach na przykład, jaki to efekt wywołuje. Mi się wydaje, że fajnie byłoby po prostu, jeśli taka jest osoba w szkole czy w jakiejś placówce, to żeby miała takie spotkanie z dziećmi i po prostu ich zapytała, oni świetnie powiedzą, a jeśli jest trudno nie zrobić tego wprost, to zapytała ich anonimowo, w takiej bezpiecznej dla nich formule. I wtedy usiadła z tym materiałem i myślę, że wtedy też jest większa szansa na to, żeby te standardy wypracować i zobaczyć po prostu, gdzie są te ryzyka, tak jak mówiłaś, jaka to analizie ryzyka, nie? Ona jest taka trudna do zrobienia, prawda? Jakoś. Ja myślę sobie, że tak to trudno jest zobaczyć, w jakich sytuacjach może dojść do takich naruszeń, do krzywdzenia dziecka, tak? Gdzieś. Ale jeśli zapytamy samych dzieci, to na pewno dostaniemy bardzo dużo takich odpowiedzi, nie? To ja podpowiem, jak ja pytam, i żeby uzyskać odpowiedzi. Zaczynam nie od, czy jesteście krzywdzeni, krzywdzone, no bo to jest duże słowo i jakby no, to od razu będzie nie. Natomiast pytam, czy są takie sytuacje, w których czujecie, że jesteście potraktowani, wy albo wasze koleżanki, niesprawiedliwie? Czy czujecie, że coś jest niesprawiedliwe? Że ktoś postąpił niesprawiedliwie wobec was w szkole. I od tego się zaczyna rozmowa i dopytywanie oczywiście. I wtedy wychodzą rzeczy, które w normalnym zapytaniu, czy w waszej szkole jest łamane prawo? Nie! To w takim pogłębionym pytaniu jednak dochodzi do tego, że są problemy. Musisz, Berenika, mikrofon. Przepraszam. Tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie coś, co jakby każdy taki zasób z nas ma, tak? Jeżeli odnosimy się do jakichś potrzeb i pytamy o te potrzeby, to okazuje się, że bez względu na wiek jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to jest coś, co przekracza nasze granice, czy nie. Więc tutaj rzeczywiście bez względu na wiek takie... taką ocenę ktoś jest w stanie przedstawić. Patrzę teraz na zegarek. Zbliża nam się, właściwie już jesteśmy w tym czasie, który zaplanowaliśmy na pytania od Państwa i też wiem, że tych pytań, cytuję, było milion i dużo komentarzy, więc bardzo za nie dziękujemy i tutaj mam nadzieję, że na przynajmniej część jakiejś odpowiedzi się pojawiły. Ja niestety tego nie widzę, ale mam tutaj parę pytań i z tego co widzę, to takim tematem, który rzeczywiście jakoś Państwa też bardzo interesuje, jest właśnie ta ochrona wizerunku. I takie pytania, które się pojawiły, to rzeczywiście były takie bardziej konkretne. Na przykład, czy grupy klasowe formalnie z wychowawcą na WhatsAppie są w świetle standardów legalne? Czy nauczyciele mogą rejestrować prywatnymi telefonami wideo zdjęcia, imprezy szkolne, konkursy, zawody sportowe w celu umieszczenia relacji na stronie internetowej szkoły? My tutaj zalecamy, jeżeli chodzi o zarejestrowanie prywatnymi telefonami, żeby robić to... Po pierwsze, no musimy mieć uzgodnione, że w ogóle będziemy coś rejestrować. Znaczy, to jest punkt wyjścia, od którego zaczynamy. Jeżeli nie mamy tych zgód, to oczywiście nic nie robimy. Ale my też się spotykamy w różnych obszarach z tymi pytaniami o rejestrowanie, czy to szkoły, czy kluby sportowe, bo przecież trenerzy też często nagrywają dzieci, żeby pokazać, jak zostały wykonane jakieś ćwiczenia i żeby wskazać właśnie, co trzeba poprawić. Często... Najczęściej, w większości przypadków, te organizacje nie posiadają sprzętu służbowego, więc trudno zakazać używania sprzętu prywatnego w takich sytuacjach. Ale wiemy, że to jest jakiś moment ryzyka, że takie nagrania czy zdjęcia będą przechowywane na prywatnym sprzęcie danego dorosłego. Więc my po prostu rekomendujemy ustalenie w standardach, co z takimi zdjęciami czy nagraniami będzie się działo. Czyli, że na przykład zaraz po treningu, zaraz po tej imprezie szkolnej, te materiały zgramy na jakiś wspólny dysk i usuniemy je z prywatnego sprzętu, bo to nam po prostu ograniczy ryzyko, że później te materiały byłyby wykorzystane w taki sposób, jakiego byśmy sobie nie życzyli. Także tutaj taka transparencja i umówienie się na to, jak będziemy postępować, jest szalenie istotne. Ale też a propos rejestrowania tego wizerunku, to muszę dodać, przeglądałam profile na Facebooku różnych przedszkoli, żłobków, szkół, które chwaliły się tym, że wprowadziły standardy.
I powiem Wam, że większość z nich okraszona była dużą liczbą zdjęć tych dzieci, które w tych placówkach są, z pokazaniem ich twarzy, wiecie, jakby zupełnym brakiem poszanowania tego, o czym te instytucje pisały w swoich standardach. Więc naprawdę zastanówmy się, czy my musimy tak bardzo epatować wizerunkiem tych dzieci, ale też nie ma, myślę, nic złego w tym, żeby czasem wizerunek dzieci pokazać, jeżeli jest ku temu odpowiedni kontekst, ale właśnie zastanówmy się, czy to zdjęcie, które opublikujemy, nie będzie się wiązało z jakąś późniejszą krzywdą dla tego dziecka. Przykład, do którego często się odnoszę, to na przykład jakieś zawody sportowe na basenie, gdzie dzieciaki będą później odbierały puchary w przemoczonych kostiumach kąpielowych. Czy na pewno chcemy pokazywać zdjęcia tych dzieci w tych kostiumach na naszej stronie, czy może powinniśmy tę sesję zdjęciową przesunąć na jakiś inny moment, bo to może po prostu nieść ze sobą ryzyko. Także z jednej strony chcemy pokazać zdjęcia, bo cieszymy się sukcesem tych dzieci, no ale z drugiej strony, czy to konkretne miejsce do zrobienia zdjęcia jest na pewno najbardziej odpowiednie. Do grup na WhatsAppie. Tak, one są legalne i to też wiem, że była taka fala oburzenia, przelała się przez różne social media, również media też to powtarzały, że teraz nie będzie można się kontaktować z uczniami przez Messengera, przez WhatsAppa. Nie, one nigdy nie są, nie były i nie będą nielegalne, te grupy. To jest kanał komunikacji, tylko trzeba dbać też o to, co w tym kanale komunikacji jest. Mieć świadomość, że to jest jednak też profesjonalny kanał komunikacji. Profesjonalny w sensie nauczyciela jako osoby profesjonalnej. Więc tam nie przechodzimy z dziećmi na misiaczki, koteczki, kochanie. Pilnujemy, bo też teraz wiem, co się dzieje w wielu nauczycielach, ale przecież jak ja mówię kochanie, to ja nie mam, nie, przecież ja nie jestem pedofilką i ja nie mam nic złego na myśli. Szanowni Państwo, pamiętajcie, że Wy modelujecie w tym momencie relacje dzieci z dorosłymi. I jeżeli Wy nazywacie kochanie misiaczki, słodziaczki i nie macie nic złego, ale stwarzacie taką rzeczywistość, w której mówienie w ten sposób do dzieci jest normalne, akceptowalne, naturalne. Potem trudno nam z tego wyjść w sytuacji, kiedy, i to dotyczy bardziej kobiet, bo dlaczego się zajmuję szkołami? Nie dlatego, że kocham dzieciaczki. Chodzi o to, że to, jak traktujemy dzieci, takim będziemy społeczeństwem i państwem. I teraz jakim jesteśmy obecnie państwem? Byliśmy dziećmi, które nie były szanowane, których potrzeby nie były szanowane. Taki mieliśmy system. Jesteśmy teraz społeczeństwem, w którym pracodawcy mówią do nas: Agatko, przynieś mi kawę. Słonko, wydrukuj mi to. Jesteśmy upupiane jako kobiety, na przykład. Jesteśmy molestowane w zakładach pracy, na studiach. Badania Rzecznika Praw Obywatelskich o skali molestowania na uczelniach wyższych sprzed paru lat są dostępne. Tam 1/3 osób doznawała tego typu sytuacji. My jesteśmy społeczeństwem bardzo przemocowym, nauczonym, że ten, kto jest wyżej w hierarchii, może stosować nadużycia władzy wobec tych niżej. My to trenujemy, tak? Do takiego społeczeństwa trenowani jesteśmy przez 12 lat, do niezauważania tego, że zaczyna się mobbing. Potem, kiedy już ten mobbing jest bardzo mocny, to my już jesteśmy bardzo zdruzgotani. Po to są te standardy ochrony dzieci, żebyśmy tworzyli zdrowe społeczeństwo, które będzie umiało, które będzie widziało granice, będzie umiało zobaczyć, kiedy ktoś się przekracza i kiedy, żeby samemu też wiedzieć, że mi nie wolno, mimo że jestem osobą starszą, mi nie wolno, że jestem wyżej w hierarchii, ale mi nie wolno. I teraz próbka, taki sprawdzian. Wczoraj byłam na spotkaniu z młodzieżą, kiedy młodzież, dziewczęta mnie zapytały, czy to jest okej, że podczas przebierania się w szatni wchodzi pan nauczyciel do naszej szatni. No, mówię, jeżeli wy sobie tego nie życzycie, to on nie ma prawa tam wchodzić. Tymczasem oczywiście szkoła i dorośli i władza ma mnóstwo wytłumaczeń, bo ja muszę zobaczyć, czy to i to. Nauczyciel może, bo to i tamto.
teraz zróbmy sobie zawsze test takiej sytuacji. A co by było, gdyby to dotyczyło mnie, osoby dorosłej, w moim na przykład miejscu pracy? Czy to byłoby dla mnie ok, że szef wchodzi do naszej szatni? Od razu byśmy zareagowały nie. Dlaczego, i to jest pytanie do autorefleksji, dlaczego my nie rozumiemy, że to, co nam przynależy, przynależy również dzieciom. One też również, one także mają prawo do poszanowania godności, a w artykule 30 Konstytucji jest obowiązek nałożony na instytucje, ażeby tą godność szanować. Bo myślałam sobie coś takiego, że to jest właśnie ciekawe bardzo ta nasza dyskusja w tym kontekście, że zobacz, wyobrażam sobie, że w tych standardach, które same szkoły będą stworzyć, ktoś tego może nie wpisać. I jest pytanie właśnie, gdzie jest ta funkcja kontrolująca, która sprawdzi, prawda, i będzie miała świadomość tego, że to są takie sytuacje, które się właśnie zdarzają. Jeśli nie porozmawiamy z dziećmi, to nie będziemy tego wiedzieć, że takie sytuacje się dzieją, prawda? Ja też sobie myślę o takim, że fajnie byłoby mieć taki standard do wdrażania tego standardu, rozumiecie? Czyli że w tym standardzie powinny być konsultacje z dziećmi, że to byłoby cudownie, gdyby tak było, prawda? Że powinny być konsultacje z rodzicami, że w zasadzie powinna być jakaś konsultacja z kimś, kto jest specjalistą w tej dziedzinie, to znaczy specjalistą w przemocy wobec dzieci, który będzie mógł powiedzieć, nie, to jest złe. Bo tak myślę na przykład, jak ty mówisz o tym WhatsAppie, ja sobie myślałam, kurczę, ja w sumie bym ten standard powiększyła. Pomyślałam sobie, nie mam zgody na to, że na przykład, żeby nauczyciel kontaktował się z moim dzieckiem jeden na jeden na jakimś WhatsAppie bez mojej zgody albo bez tego, że ja mam informacje na ten temat. Więc standard szkoły chciałabym, żeby było wpisane, bo on nie może tego zrobić bez informowania mnie o tym. Bo jeśli to jest większa grupa, to rozumiem, to jest jakaś inna funkcja kontrolna. Ale jeśli jest tak, że rozumiesz, więc sobie myślę, że my między nami możemy nawet nie mieć takiej, wiecie, spójności co do tego, gdzie jest to ryzyko krzywdzenia dziecka, prawda? A co dopiero, a jesteśmy jakimiś jednak ekspertami w tej dziedzinie, mniej lub bardziej, prawda? Myślę o sobie mniej oczywiście niż o was, ale jakby generalnie myślę sobie, że możemy się w tym różnić, możemy nie widzieć różnych rzeczy. Mm-hmm. To tylko jeszcze raz pokazuje, że jakby i to, co się super dzieje, myślę sobie, Adrian, że ty też o tym mówiłeś, to, że my o tym rozmawiamy i że nagle to się staje jakimś tematem w ogóle, że jest jakaś grupa na WhatsAppie i nas pytają tutaj osoby, a my o tym dyskutujemy i zwiększamy swoją świadomość co do zagrożeń, które są z tym związane, prawda? Myślę sobie, że to jest super, że to się dzieje, że ten dialog się dzieje i fajnie, jak coraz więcej będziemy o tym rozmawiać i uświadamiać sobie, jakie są zagrożenia, jak powinniśmy zabezpieczać się przed nimi gdzieś, nie? Więc myślę, że to fajne, co się dzieje. Tak paradoksalnie mówisz straszne rzeczy, Alina, dzisiaj, a ja się uśmiecham trochę w duchu w takim sensie, że myślę sobie, że fajnie, że o tym rozmawiamy i że są tam ludzie, którzy tego słuchają i ja sama zwiększam swoją świadomość tego, nie? Gdzieś, w których miejscach też... To ja nawet dodam do tego, że tak, warto rozmawiać, ponieważ ty mówisz z perspektywy tej fajnej matki, natomiast ja znam taką młodzież, która nie jest w stanie pogadać z matką, z ojcem i rozmowa z nauczycielem jest czymś, co ratuje to dziecko de facto, nie? Tak. Więc no i tutaj to wykluczenie tego indywidualnego kontaktu wylałoby totalnie dziecko z kąpielą. Może pójść fizycznie do tej osoby i że ten uczeń też wie, jaka jest ta procedura i że jest bezpieczne miejsce i że to nie musi być WhatsApp, prawda? Który w tym przypadku będzie dobrym rozwiązaniem, ale jest ryzyko, że w innym przypadku będzie takim, wiesz, kanałem do tego, żeby właśnie mówić kotku, koteczku i żeby to poszło w innym kierunku, niż sobie byśmy życzyli. Więc myślę sobie właśnie, że ta dyskusja, ona się, kurczę, powinna odbywać w każdej placówce. Mhm. Mam nadzieję, że zachęciliśmy do tego po prostu wszystkich. W rolę tęki perki, ponieważ nasze półtorej godziny, które były zaplanowane na tą debatę, właśnie się wypełniły, więc nie chcąc już przedłużać, choć mam poczucie, że tutaj jest tyle wątków jeszcze i tyle ważnych rzeczy do powiedzenia, ale jakoś próbując podsumować tą rozmowę, myślę sobie, że to, co tutaj zostało powiedziane ważnego, to przede wszystkim to, że trzeba zwrócić uwagę na te potrzeby i te różne poziomy właśnie do zaopiekowania i do zarządzenia przy tworzeniu standardów. I też ważna jest nasza świadomość tego, że takie działania, takie wyzwania czy trudności, czy działania oporujące, no, często wiążą się po pierwsze z brakiem wiedzy właśnie w tym obszarze, ale też czasami z brakiem wrażliwości, uwrażliwienia na temat, na problem krzywdzenia dzieci. I myślę, że tutaj te oba deficyty można i trzeba zabezpieczać, więc i też to, o czym sobie pomyślałam, no to o tym, że mówiliśmy cały czas o zmianie. A zmiana to jest proces, który trwa.
czasami dłużej niż sobie nawet to planujemy. I ważne, żeby w czasie tego procesu też być uważnym na to, co się dzieje, poddawać te zmiany ewaluacji, no bo tylko dzięki właśnie sprawdzaniu tego, co nam wychodzi, czasami może się okazać, że ten pierwszy wzór nie będzie tym właśnie idealnym, ale próbując patrzeć na to jakoś z góry i oceniając, można też różne rzeczy wyłapać i dzięki temu właśnie sprawić, że te standardy będą działać i będą z korzyścią dla bezpieczeństwa i dobra dzieci, czego nam wszystkim, ale przede wszystkim dzieciom życzę. Także bardzo Wam dziękuję za rozmowę i Państwu. Naszymi gośćmi była dzisiaj Ania Ziółkowska, Adrian Drdzeń, Agata Sotomska i Alina Czyżewska. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy. Życzę miłego popołudnia wszystkim i jeszcze raz chciałam zaprosić na jutrzejszy, ostatni już webinar w ramach tygodnia Standardy ochrony dzieci widziane przez soczewkę prawa. To jutro o 18. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję.